Sportowe emocje pod koszem zapewnia Anvil, sponsor strategiczny klubu. Ćwierćfinału play-off europejskich pucharów Hala Mistrzów miała przyjemność doświadczyć ostatni raz aż 21 lat temu. Wtedy to Anvil Włocławek bił się w pamiętnym dwumeczu z Panioniosem Ateny. W środę zaś w ramach FIBA Europe Cup Rottweilery spotkały się w pierwszym z dwóch starć z tureckim Gaziantepem Basketball. Zanim jednak mecz rozpoczął się, prezes Łukasz Pszczółkowski wręczył generalnemu menadżerowi Gaziantepu okolicznościową koszulkę, którą klub wyprodukował, sprzedawał, a wszystkie zebrane ze sprzedaży środki przekazał na rzecz ofiar tragicznego w skutkach trzęsienia ziemi w rejonie Gaziantepu. Na parkiecie nie było jednak widać żadnych pozasportowych problemów w szeregach gości. Turecka drużyna szybko objęła kilkupunktowe prowadzenie. Anvil jednak równie szybko zareagował, głównie za sprawą Michała Nowakowskiego, autora 9 oczek. Dzięki temu włocławianie zmniejszyli straty do stanu 22-23 po pierwszej kwarcie. Warto zaznaczyć, że w pierwszej kwarcie gwiazdą Gaziantepu był mający na koncie ponad 200 meczów w NBA Damian Dotson, który rzucił 14 punktów. I gdy wydawało się, że to on będzie główną opcją Turków w ofensywie, w drugiej kwarcie podłączyli się inni zawodnicy, Olivier Hanlan czy Conner Framkamp, i Gaziantep prowadził w pewnym momencie nawet 39-28. 14 oczek do przerwy Malika Williamsa nie pozwoliło przełamać przyjezdnych, którzy wygrywali 49-40. Gdy Damian Dotson trafił kolejną, piątą już trójkę, a Gaziantep rozpoczął trzecią kwartę od podwyższenia prowadzenia, wydawało się, że Anvil będzie miał problem, aby się podnieść. Nic jednak bardziej mylnego. Michał Nowakowski zdobył 4 punkty z rzędu, tak samo jak Luke Petrasek, a po trafieniu Limura było już tylko 52-56 i trener Acik Tutki poprosił o przerwę. Chwilę później włocławianie nie tylko doprowadzili do remisu, ale również przełamali rywala po 6 punktach z rzędu Marcina Woronieckiego. Ostatecznie po 3 kwartach było tylko 65-64 dla rywali. Turecki zespół nie spodziewał się takiego obrotu sprawy, ale trzeba też oddać, że rywale szybko przeorganizowali swoją grę i na trafienia Nowakowskiego oraz Williamsa odpowiedzieli 6 punktami podkoszowego Johna Egbunu i w połowie czwartej kwarty wygrywali 80-74. Włocławianie jednak przez cały mecz pokazywali, że mogą być równorzędnym rywalem dla faworyta i dzięki trafieniom Wiktora Sandersa zmniejszyli straty do zaledwie 1 punktu. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 85-84 dla Gaziantepu, więc sprawa awansu przed rewanżem w Stambule jest absolutnie otwarta.